spicy meat. Yeah, boy. Siemaneczko, tu Feniks, witam was w kolejnym poradniku na kanale. O tematyce stronka, która napisze za was wypracowanie, maila bądź cokolwiek innego. W tym przypadku jest to bot. Pod poprzednim poradnikiem z tamtej stronki robicie niezły zamęt. Tutaj już nie powiem słowa na R. No jest tam strasznie dużo wyświetleń, bo już chyba nie wiem, 14 albo 15 tysięcy, jak nie więcej. I lajków też dajecie tam ogrom. Komentarzy tak samo bardzo miłych jest też dużo. Bardzo podnosi na duchu. Tutaj też możecie, zachęcam do zostawienia łapeczki, subika i komentarza, jeśli wam pomoże. A w tym przypadku pokażę wam bodzika. Będzie on pisał za was dosłownie wszystko, co mu tylko napiszecie, żebyście chcieli, żeby wam napisał. On wam to napisze. No i co? Od razu tak. Wchodzicie sobie w link, który, uwaga, będzie na stronce, na grupce na Facebooku. Link macie pierwszy w opisie, dołączacie do tej grupy, odpowiadacie na 3 pytanka bodajże. Ja albo Shadowek wam te odpowiedzi akceptujemy. Dołączacie do grupy i macie tam przypiętą wiadomość, bądź jakąś z nowszych wiadomości, wiadomo. Aż tam się pojawiają i te, to raczej będzie przypięta. Już nie pamiętam, czy się da przypinać, ale raczej się da. Jeśli nie, to szukajcie do skutku. Będzie ta wiadomość. I wchodzicie se na nią i wyświetla wam się tak, że witamy na czacie, GPT. I tak, może wam się też pojawić taka możliwość jak mi, jak pierwszy raz nagrywałem, to za bardzo nie wiedziałem o co chodzi. Ale wyświetla wam się wiadomość, że bot jest przeciążony. Ja wam tu tą wyświetlę gdzieś, tutaj tą wiadomość. To wyświetli wam się takie coś. To po prostu odświeżacie aż do skutku, aż akurat się zwolni miejsce dla użytkownika. To sobie wtedy tą stronkę odświeżacie, wyświetla wam się witamy na czacie, zaloguj się, żeby ten, no to wy pierwszy raz wiadomo się rejestrujecie. Tworzycie sobie konto, wpisujecie swój mail, że nie jesteście robotem. W przypadku zaznacz sobie przejścia dla pieszych. A więcej nie ma, zaznaczamy, nie jestem robotem. Wpisujecie sobie swoje hasło. No i continue. Weryfikuj swój e-mail. No to ja zweryfikuję, widzimy się za chwilę. No i dobra, gdy e-mail macie już zweryfikowany, to wpisujecie sobie pierwsze imię, no to u mnie będzie to Feniks, drugie imię YouTube, continue, numer telefonu, na który zostanie wysłana wam wiadomość. Wpisujecie sobie kodzik, który wam przyjdzie na telefon. Czekam aż mi przyjdzie. Dostałem. Wiecie sobie kodzik, to wam loguje, myśli. No i jesteście. Tu sobie przeklikujecie. No i macie new chat. No i sobie na przykład wpisujecie. Dobra, na przykład sobie wpiszecie napisz mi e-mail po angielsku na temat ostatnich wakacji powyżej 150 słów. No i piszę wam. Der. Patrzycie, se pisze. Wy se możecie papieroska zapalić. Oczywiście żartuję. Napić się herbatki. Otworzyć sobie zeszyt. Przygotować długopis. A on wam pisze. No i macie już gotowe. I teraz na przykład przetłumacz go. Albo ten e-mail. I tłumaczy wam. Jak spojrzycie, może wam się spodobać, może wam napisać kolejnego, to piszecie po prostu napiszmy inny. New chat. I piszecie przykład napisz rozprawkę o wpływie, no nie, bo czego wpływie na historię na przykład, o wpływie konstytucji, konstytucji na Polskę. Wpływie, pomyliłem się. Wpływie miał być, czemu ja napisałem spływie. Dobra, to jeszcze raz skopiujemy. To se pójdzie tak, o. Tu piszę, bo tam zanim on napisze, to mu wejdzie. No i piszę wam, nie? Ewentualnie możecie też zrobić coś takiego. A, nie zastopuję teraz. Możecie dopisać na przykład na czacie, że napisz rozprawkę o wpływie konstytucji na Polskę, wstęp, przecinek, rozwinięcie i zakończenie. To wtedy wam na przykład, i tak powinno wam raczej tak napisać, no bo taka jest budowa rozprawki. No ale lepiej to napisać i mieć spokojniejszy umysł. No i co, piszę wam, piszę. Żadnego problemu. Wy se obserwujecie. Możecie se się rozsiąść elegancko. O, tak. Czekacie se aż napiszę, nie? Na przykład co jeszcze byście chcieli? Napisz opowiadanie. Tu ona wam wszystko napisze, co tylko będziecie chcieli. Na przykład napisz opowiadanie o... no nie wiem. O początkującym youtuberze. Zobaczymy, czy na taki temat napiszę. Jeśli na taki napiszę, to już wam na każdy napiszę. Piszę, czyli coś. Piszę wam wszystkim, no dosłownie, no strona jest naprawdę, to dzięki Shadowekowi, on mi ją podesłał. On też streamuje na tym kanale, także zostawcie subika i łapkę dla niego. Dzwoneczek pamiętajcie, bo tu będą kolejne filmy, które wam przypominały. I pamiętajcie, że link do tej stronki będzie na grupie na Facebooku, także nie piszcie mi po komentarzy, gdzie jest link, bo będzie na grupie na Facebooku. Będzie pierwszy link do grupy, tam dołączacie i tam on będzie. Widzicie, no piszę, no co ja wam będę mówił. Żałuję, że ja takich rzeczy nie miałem, jak ja do szkoły chodziłem, bo to naprawdę jest bajka, nie? Jeśli chodzi o... Nawet możecie napisać... Tak jak mi Shadowek pokazywał zresztą, napisz... No, tego trzeba mieć więcej. Tylko odmutowałem, ale... mam ten, pod plusem mam część na tym, na Discordzie. Widzicie i piszę wam, kurde, nawet Snake'a, nie? C++. Mi Shadowek akurat podpisywał. I tu możecie go spytać, jak zmienić na przykład literę owocu, jak zmienić poruszanie się, jak zmienić coś. To wszystko go pytacie tak, jakbyście chcieli zapytać normalną osobę i on wam na to odpowie. No i co? No resztę to już musicie sobie sami testować. Możliwości jest tyle. Więc powodzenia, miłej zabawy. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wbijajcie do grupki na Facebooku, tam będzie link i trzymajcie się. Miłego wieczorku, dnia, kiedykolwiek to oglądacie, nocki. I elo. Siemano. Never arrive, our journey was live, staying out late, testing our